Koryntian, 6 rozdział, od 3 do 10 wersetu. Posłuchaj, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim, powtarzam, we wszystkim, okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez orę sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. To Boże. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział od 3 do 10. Przede wszystkim będziesz atakowany w takich sferach jak cierpliwość twoja. Cierpliwość to jest wytrzymywanie mimo cierpienia, czyli składanie, zażynanie siebie na ofiarę. W ogóle taka jest definicja cierpliwości. To jest zażynanie swojego ciała na ofiarę. Słowo cierpliwość jest ściśle związane z bykiem oczekującym na ruch toreadora. Rozumiesz, to najlepiej oddaje to greckie słowo cierpliwość. Że byk czeka, kiedy toreador się ruszy. Rozumiesz? Będzie atakowana twoja cierpliwość. Diabeł będzie przychodził do ciebie i będzie chciał cię wyprowadzać ze składania swojego ciała na ofiarę. Rozumiesz? Będzie chciał cię z tego, on cię będzie chciał wybić z tego. Wybić. Ci z was, którzy usługujecie, wiecie doskonale, że największe opresje w waszych domach są przed usługami. Znacie to? Dzieci górują, rzygają, kłócą się ze sobą małżeństwa. Ma być, mają się niedługo wydarzać jakieś akcje ewangelizacyjne, przychodzą problemy w domu. To każdy usługujący wie. Po prostu. Uciski, czyli naciski, gnębienia różnego rodzaju, z różnych źródeł, z różnych stron. I będziesz bardziej, im bardziej będziesz służył Bogu, tym bardziej z różnych stron będą różnego rodzaju naciski. To będą naciski często niezwiązane w ogóle z twoją służbą. Tutaj nie chodzi o naciski w służbie, tylko o naciski na ciebie. Rozumiesz? Różnego rodzaju pognębienia. Potrzeby, czyli przymus, ból, wykręcanie ręki. Tak mówi oryginał. Wykręcanie ręki, co potrzeba, jest związane ściśle z potrzebą wyjścia z uchwytu wykręcania ręki. Diabeł będzie chciał przymusić cię do różnego rodzaju kompromisu. Utrapienia, czyli ciasnota, trudności, trudne położenia będą się pojawiały w różnych sferach życia. Chłosty, czyli uderzenia, rany, klęski, nieszczęścia i ciosy w różnych dziedzinach życia. Dlaczego to mówię do ciebie? Ponieważ chcę, żebyś był świadomy, że to tak działa. Że jak się wchodzi coraz głębiej w służbę Bożą, tak? To nie pojawia się tęcza nad twoją głową i chór anielski, który śpiewa Gloria. Nie. Nie ma czegoś takiego. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego. To jest na filmach fabularnych takie coś. A w realu jest zupełnie inaczej. W realu to jest ogień i dym. Ogień i dym. Więzienia, czyli straż, czuwanie, warta więzienna. Diabeł będzie pilnował cię. Będzie pilnował ciebie, dzieci twoich i rodziny twoje. Niepokoje, czyli nieład, brak równowagi, anarchia, rozruchy. Czyli będą się pojawiały rzeczy, które będą wprowadzały chaos do twojego życia. Chaos. Chaos. Chaos i zamęt. Cicho. Niepokoje, czyli nieład, różnego rodzaju trudy, czyli żale, przykrości, żale. Będą się pojawiały różnego rodzaju formy, w których będą zakrywały na nieprzebaczenia.
pretensje jedni do drugich. Często wśród wierzących, często w rodzinach. Czuwanie. Kiedy wchodzisz coraz bardziej w służbę Bożą, zaczynasz być człowiekiem, który urywa swój komfort. Zaczynasz czuwać. Poszerza się życie modlitewne. Zaczyna ci zabierać ono więcej czasu i więcej przestrzeni. Dlaczego? Chcesz być bardziej gotowy. Komfort twój jest zachwiany. Czuwasz. Posty, czyli powstrzymywanie się od czegoś. Porzucasz wielokrotnie różnego rodzaju pragnienia, które miałeś do tej pory. Rozumiesz? Pamiętam, że jak zaczęliśmy teraz kościół w Warszawie i tak mniej więcej w lato nasi znajomi, przyjaciele pojechali na wakacje. Mieli zaplanowane wcześniej wakacje w Chorwacji, pojechali. I potem dzwoni do mnie brat z Chorwacji i mówi: kurczę, rozpakowałem się tu i mówi, i chcę wracać. Mówię. Mamy tutaj 3 tygodnie być. Chcę wracać. Czemu chcę wracać? Z Chorwacji. Jest pięknie. Po co tu wracać? Wiesz czemu? No tu Kościół mówi. Okej? Bo tu jest moja służba. Tutaj jest moja służba. Czystość, czyli cnota, prawość życia. Kiedy wchodzisz w służbę, zaczyna być zawyżony standard czystości. Dlaczego? Ponieważ musisz być wzorem. A wzór zawsze ma jakąś tolerancję. Ludzie patrzą na ciebie, kiedy służysz, zawyżona potrzeba. Rozumiesz? Standardy są zawyżone. Wielokrotnie w ludzkich spojrzeniach jest taka myśl, no ty tak nie powinieneś, ja to jeszcze mogę, bo ja nie jestem takim sługą jak ty. Ale tobie to nie wypada. Ja nieraz to powtarzam, wiecie, że robię rzeczy w ten sposób, żeby jakby nie gorszyć nawet ludzi, którzy są, ja prowokuję, robię różne prowokacyjne rzeczy, one są potrzebne i ważne. Ale z drugiej strony staram się nie doprowadzać ludzi do miejsca, w którym mogliby dwuznacznie pewne rzeczy zrozumieć. Niektóre trzeba rzeczy podkreślić. Trzeba po prostu. I też ponoszę konsekwencje tego, ale pewnej rzeczy staram się uniknąć. Czyli jest podwyższony standard moralny. Poznanie, czyli szukanie, dociekanie. Kiedy wchodzisz w służbę, wzrasta potrzeba poznania. Wzrasta potrzeba poznania. Wielkoduszność, czyli wyrozumiałość. Wchodząc w służbę, zaczynasz lepiej rozumieć ludzi. Lepiej rozumiesz ludzi. Im dłużej służę Bogu, tym bardziej jestem w stosunku do ludzi wyrozumiały. Wyrozumiały dla ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, co to znaczy. Patrz, jak masz cały czas kontakt z problemami ludzi, tak? Więcej, znasz siebie, wiesz, w jakich ty problemach byłeś, tak? To ja teraz patrzę na człowieka z litością. Litość. Litość po prostu. Litość. Litość. Kiedyś do mnie dzwoni człowiek i mówi: wierzący człowiek, brat mój, nachylałem się. Ja mówię: do kościoła przyjdę. Niebo jestem pijany. To nie. Przyjdę do kościoła pijany. Kościół jest dla trzeźwych i dla pijanych. Wiecie? Po prostu. Przyjechał pijany. Płakał. Pokutował. Rozumiesz? Przyjechał i pokutował. Już więcej nigdy nie był pijany. Już nie był pijany. Uprzejmość, czyli dobroć, rzetelność, zacność, życzliwość, uprzejmość. Im bardziej wchodzisz w służbę, tym większa jest potrzeba bycia człowiekiem uprzejmym. Bycia człowiekiem, który jest przy innych ludziach. Który daje się. Rozumiesz? Posługujesz jak? W Duchu Świętym. Dalej Słowo Boże mówi, że nasza służba jest w Duchu Świętym. Czyli ustawicznie manifestując moc Bożego Ducha. W miłości nieobłudnej, czyli nieudawanej. Im głębiej wchodzisz w służbę, tym mniej udajesz, tym bardziej jesteś prawdziwy, normalny. Jesteś sobą, tak? Jak służysz? Słowem prawdy. Jak służysz? Mocą Bożą, dalej napisane.
przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, czyli ustawicznie dbając o to, aby propagować to, co się stało na krzyżu Golgoty. Przez cały czas. To jest nasza sprawiedliwość. Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Krzyż, to, co się stało na krzyżu. Więc jak ja usługuję? Usługuję sprawiedliwością Bożą. Nie mówię choremu, rozumiesz, że pewnie tak Bóg chciał. Ponieważ sprawiedliwość mówi, że Bóg tak nie chciał. Tak. Po prostu. Służąc, będziesz doznawał chwały coraz większej. Posłuchaj. Coraz większej chwały. Musisz się oswoić z coraz większą chwałą. Jak wiesz co? Dla wielu ludzi oswojenie się z chwałą jest po prostu nie do przyjęcia. Prędzej potrafią się oswoić z prześladowaniami. Ja mówię, ale jeszcze się z chwałą oswój. Jak ty się mam oswoić z chwałą? No to, że będą cię czcić. Słucham? No mówię, no. Jest jak święty Paweł. Ze swoim przyjacielem, już nie pamiętam z kim, chyba z Barnabą. Byli w jednej miejscowości i robili ewangelizację. To wiecie, jak ludzie zareagowali? Myśleli, że są bogami. Przyprowadzili krowę i chcieli im złożyć w ofierze. Ledwo ich Paweł powstrzymał, bo chcieli im złożyć ofiarę rzeźną. Bo mówili, no, Zeus i Hermes, tak? Czy tam? Zeus i bogowie zeszli do nas. Czemu? Czemu oni myśleli, że bogowie jacyś greccy do nich zeszli? Czemu? Dlatego, że święty Paweł i Barnaba, tak? Święty też, uwalniali moc! Rozumiesz, co to jest? Chodząc w Bożej mocy, jesteś jak Bóg dla wielu ludzi. I to musi mieć dwojaki wymiar. Po pierwsze, cię to nie może przerazić, tak? Po drugie, to cię nie może pochłonąć. Ani cię to nie może przerazić, ani cię to nie może pochłonąć. Posłuchaj. Nie możesz udawać, że jest inaczej. Po prostu tak jest. Skoro Pawłowi chcieli złożyć ofiarę, to tobie też będą chcieli. Zrozum to. Ani to nie może cię zniewolić pod tytułem, że wow, ale jestem. Nie, jesteś po prostu ty, współpracownik Ducha Świętego. Tak? Ale z drugiej strony nie może to doprowadzić do tego, że będziesz mówił, nie, nie, to nie ja, to Pan. Wiesz, o co chodzi, bo to jest choroba. Mówiłem wam ten dowcip, jak kobieta pięknie śpiewała. Odśpiewała jakąś tam pieśń piękną, jakiś brat do niej podszedł potem i mówi, siostro, jak ty pięknie śpiewasz. A ona mówi, to nie ja, to Chrystus. A on mówi, nie, no Chrystus by to zrobił lepiej. Mówi, nie, żebym ciebie uczcić, uspokój się. Bez przesady. A więc w chwale, chwale. Boży słudzy odnoszą chwałę, mają udział w chwale Ojca. I w tym muszą się też poruszać, rozumiesz? Normalnie się poruszać, nie udawać. Ale też w hańbie. Zobacz, jakie są zestawienia. W hańbie, czyli wzgarda, obelżywość, zniewaga. No to co, że cię ktoś znieważa? To co, że ktoś na ciebie pluje? Kuje cię coś? To znaczy, że się musisz nawrócić, jak cię kuje. Tak. Ego cię... Nie masz ego. Ego umarło. Boisz się, że co? Że zostaniesz odrzucony, no to co, że zostaniesz odrzucony? Pewnie, że cię odrzucą. Mam dla ciebie dobrą wiadomość, odrzucą cię. Ty, odrzucą cię. Normalnie powiedzą, że jesteś debil. Pójdziesz, kiedy robiliśmy ewangelizację teraz przed Uniwersytetem Warszawskim w Warszawie, w dzień, wybraliśmy taki czas, że było jedno wyjście studentów o 11:30 i drugie o 14:00. Rozstawiliśmy się z zespołem. Człowieku, wszyscy się zjechali. Policja, ochrona, dym taki, że się w głowie nie mieści. A my dajemy. Człowieku z uniwersytetu, profesorowie tam dzwonili w ogóle, wiesz, na skargę, że zakłócamy pracę uczelni w ogóle, wiesz, nie? Człowieku, co oni tam robili? Agata głosi, podchodzi do niej pani profesor stamtąd, mówi, ty taka, nie taka, jak jej pojechała, człowieku, z grubej rury, człowieku, wie, ty debilu, mówi do niej, ty debilko, mówi, ty wierzysz w to, co mówisz w ogóle, co ty w ogóle, mówi, tyle jest rzeczy na świecie, ty mówisz, że to Bóg stworzył, ty debilu, wiesz, nie? Pani profesor. Pani profesor. To przyjechał się
przedmieściu byliście? Tak, na krakowskim przedmieściu. Naprzeciwko sam, naprzeciwko bramy głównej do wejścia do uniwersytetu. Awantura, oczywiście wszystko, ludzie wychodzą i w pewnym momencie ktoś to głosi, posłuchajcie, głosi człowiek i mówi tak, ludzie! A ja ustawiłem głoszenia w ten sposób, że głosili na przemian ci, którzy wychodzili, wyszli z patologii i ci, którzy wyszli z uniwersytetu. Wiesz o to chodzi? Naprzeciwko by tak, recydywista głosił, za chwileczkę prawnik głosił. Za chwileczkę jakiś tam, wiesz, była narkomanka, za chwileczkę ten, tak? Co chcesz powiedzieć? Albo no pewnie tak by było, natomiast tutaj była awantura dobra i teraz ci ludzie wychodzą i ten chłopak to głosił, mówi tak, kto chce teraz, przyjaciele, przyjąć Bożą moc, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, podnieś rękę. I tam, wśród tych ludzi, tam na krakowskim przedmieściu jakiś człowiek podnosi rękę. Ja potrzebuję uzdrowienia, ja do niego podszedłem, do tego człowieka, położyłem na niego rękę i on padł pod mocą, zaczął się trząść na ziemi. Słuchajcie, te setki ludzi ustali od razu. Facet się trzęsie, ja gromię demony, facet wstaje i mówi, miałem schizofrenię. Rozumiesz? Nagrywali tak na telefonie to wszystko. Mówi, co się stało? Ja mówię, Bóg go uzdrowił. Ale jak to? Jak? Ja mówię, no moc. No jest Bóg czy nie ma? Jest? No jest czy nie ma? Jest. Rozumiesz? Nie ma opcji, żeby oni tego nie przyjęli. Oni muszą o tym myśleć później. Zobaczyć. Oni muszą doświadczyć tego. Oni muszą to przegryć w sobie. Ale będą tacy, którzy się wzgardzą tobą. Naplują mimo. To by ważne. Wykonujesz dzieło pańskie. Wykonujesz dzieło pańskie. Możesz być wzgardzony w pracy, wzgardzony w szkole. Mogą siebie szydzić psycholodzy. Rozumiesz? Mogą sąsiedzi uważać, że jesteś debilem. Nieważne. Kochaj ich. Kochaj tych ludzi. Mąż czy żona może być twoim pierwszym wrogiem, okazać się może. Nieważne. Kochaj go. Mów mu prawdę. Bądź twardy w tym wszystkim. To nie chodzi o to, żeby szedł na kompromis. Nie chodź nigdy na kompromis z nikim. W prawdzie się nie chodzi na kompromisy. Ale kocha się. Kocha się. Mówi, kocham ciebie. Kocham ciebie. Jesteś człowiekiem ważnym dla mnie i dla Boga. Ale idąc dalej tym torem, po prostu zginie. Ku zniesławieniu, a więc totalnemu odebraniu jakiegokolwiek szacunku. Ale też w dobrej sławie, czyli służysz w miejscu, w którym ludzie biorą z ciebie przykład. Rozumiesz? Przykład biorą. Przykład. I w moim życiu cały czas to się przewija. Z jednej strony jest jazda jakaś, bez trzymanki, ubliżania, szykany, problemy, dociski, a z drugiej strony jest jakaś forma chwalebna, tak? Przyjeżdżają ludzie piszący prace magisterskie, rozmawiają, dzwonią nauczyciele, chcą, żeby głosić do uczniów, chcą, żeby przychodzić, rozumiesz? To i cały czas, jakby cały czas jest fala. Jest fala. Jako zwodziciele. Kim są zwodziciele? Zwodziciel to jest ktoś udający kogoś, kim się nie jest. Kiedy przebieram się za księdza i głoszę Ewangelię, jestem zwodzicielem. To bardzo biblijne. Rozumiesz? Po prostu. Przebierasz się za księdza, kupujesz sobie koszulę z koloratką. Rozumiesz? I stajesz i głosisz. A z jakiej ksiądz jest parafii? Z parafii Kościoła Mocy. A gdzie to jest? Na Kasprzaka 24 mamy spotkania. Przyjdę. O której? Niedziela, godzina 10. Zapraszam. Już go namaszczenie go pochwyci. Na dole zawsze stoi człowiek, na przykład, tak? A gdzie tutaj są te msze? To na przykład są ludzie i dalej uważają, żeby msze odprawiały. Dziękuję bracie, mówi, ta msza była wspaniała. Niech ci Bóg błogosławi, bracie. To mnie nie interesuje, to jest msza, czy to nie msza. Tak? On przychodzi, czy ty? Taka pani zaraz cały czas tam przychodzi, tak? Najpierw przyszła, od razu uciekła. Potem przyszła do połowy uwielbienia, wytrzymała. Liczymy, że progres jest, nie? Taka. Oczywiście przychodzi i wiesz, cały czas coś tam jej nie pasuje, ale siedzi coraz dłużej, tak? Ale wyczanie nie rozmawia. Tak. Jako nieznani, a jednak znani. Czyli też nasza służba musi być nie tylko ukryta tutaj, gdzieś głęboko, ale musi być też upubliczniana. Czyli ty musisz się upubliczniać, musisz się nie bać upubliczniania. Jako umierający,
czyli ludzie, którzy uniżają totalnie wszystko w swoim życiu, co jest martwe, aby inne rzeczy mogły ożyć. Jako karani, ale nie zabici, czyli nie poddający się. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli, czyli mimo tego, co się dzieje, nie poddający się traumatycznym przeżyciom. Jako ubodzy, a jednak wielu ubogacający. Wiesz, im większa będzie twoja służba, tym więcej pieniędzy będzie przechodziło przez twoją służbę. A nadal, gwarantuję ci, będziesz dla siebie potrzebował tyle samo. Kiedy powiedziałem mojej żonie, mówię, wiesz co, to było lata temu. Mamy dzisiaj tyle, ile mamy pieniędzy. Będziemy w przyszłości mieli dużo, dużo więcej pieniędzy. Ale wiesz, że będziemy wydawali tak tyle, co wydajemy teraz, albo mniej. Dlaczego tak jest? Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ty żyjesz nie dla siebie. I możesz być milionerem. I życzę ci, żebyś był milionerem. Ale wiem, że jako milioner dobrze będziesz pożytkował swoje pieniądze. Jako nic nie mający, jednak wiele posiadający. Służba twoja, chcę cię na to uczulić, będzie falą od rzeczy wielkich po wielkie problemy. Rozumiesz? Tak wygląda życie chrześcijanina. Tak wygląda służba Bogu. To nie jest prosta cały czas. To jest droga z zakrętami, to jest droga pod górę. Czasami cię aniołowie niosą na skrzydłach, rozumiesz, o co chodzi? A czasem stajesz twarzą w twarz z szatanem, rozumiesz? I masz bardzo mocne starcie z nim. Dobra nowina jest taka, że zawsze wygrasz. Dobra nowina jest taka, że nikt cię nie złamie. Dobra nowina jest taka, że rozwiniesz się i wyprodukujesz uszczu. Ale jest moja wielka prośba. Nie wycofuj się. Nigdy się nie wycofaj. Nigdy się nie wycofaj. Nigdy się nie wycofaj. Nigdy. 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 Ten wątek z psów, z tego filmu Psy, on mi brzmi w głowie. Jak Bogusław Linda siedzi przed komisją, komisja jest po drugiej stronie i komisja go pyta tak. Czy zamierza pan, czy ślubuje pan bronić Rzeczpospolitej Polskiej? A on mówi, do końca mojego aluniej. Rozumiesz? Nie wycofuj się. Nie wycofuj się nigdy. Ja nie wiem, czy jutro wróci Jezus. Jak jutro wróci Jezus, załapujemy się na trawę. Tak? Zawijamy się z tym. To już nas nie interesują sprawy. Ok? Znika nam z oczu ten cały glob. Tak? Już nie będziemy potrzebowali wiary. Już nie będziemy potrzebowali darów. Rozumiesz? Będziemy latać jak cielaki. Tak? A potem dostaniemy nowe ciała i będziemy kosmosem zarządzać. Ale jeżeli jutro nie wróci Jezus, tak? To którą mamy robotę. Jesteś współpracownikiem Boga jutro wtedy. Tak? I jutro twoja fala się zaczynać będzie. Nie wiem, czy się zacznie stąd, czy stąd. Jakkolwiek będzie to fala. Jakkolwiek będzie twoja służba wyglądała. Niech to będzie zawsze służba w mocy. Rozumiesz? Jakkolwiek. Cokolwiek będziesz robił, czyń to w mocy. Nigdy też się nie wycofaj. Nigdy się nie wycofaj. Zawsze się rozwijaj. Inwestuj w swojego ducha. Rozumiesz? Nie bój się. Bóg zawsze będzie z tobą. Nie zostawi cię i nie opuści. On zawsze płaci swoje rachunki. Zawsze. Zawsze. Mówię ci to jako praktyk. On zawsze płaci swoje rachunki. Zawsze. Każdego rzędu. On cię nigdy nie zostawi, nigdy nie opuści. Z drugiej strony diabeł będzie chciał wykoleić cię. Ale jest dobra nowina. Diabeł to menda społeczna. Bardzo dobra nowina. Wiesz, co to menda? Wiesz, co to menda? Weszło mowa. Dobrze mu powiedziałem? Starałem się. Ciepło kulturalnie i należy cię wulgarnie. Staram się mu łączyć to wszystko. Po prostu. Diabeł jest pokonany! Diabeł jest pokonany! Jezus Chrystus pokonał szatana. Dlatego proszę cię, chodź. Chciałbym się modlić o wasze potrzeby. A nie tylko o potrzeby, które są bezpośrednie, ale o potrzeby, które są związane z tym, co mówiłem dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy w ogóle pomodlili się przede wszystkim o to,
aby rzeczy, które przyjmowaliśmy przez tą szkołę, przez ten czas szkoły, owocowały, żebyśmy robili deklarację owocowania.